kinach pojawił się nowy film Davida Russella Amsterdam z iście gwiazdorską obsadą. Produkcja zebrała jednak mieszane recenzje wśród krytyków i wśród publiczności. O tym, dlaczego tak się stało, porozmawiam z Wiktorem z kanału Fanservice. Cześć Wiktor. Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie. Wiktor, jak wczoraj sprawdzałem wyniki na Rotten Tomatoes, to mamy 34% od krytyków, od 217 krytyków, czyli już całkiem spora to jest liczba, i 62% od publiczności. Dla filmu, w którym gra Christian Bale, Margot Robbie, John Washington, Robert De Niro, czy no uwielbiana ostatnio przez wszystkich Anya Taylor-Joy. I ten wynik jest dosyć zaskakujący. Jak ty w ogóle oceniasz ten film? Czy ty bardziej byś dał świeżego pomidorka, czy tego zgniłego? Ja bardziej będę dał takiego pomidorka, którego nie ma, bo ten film to jest dla mnie jeden z najgorszych filmów, jaki widziałem w tym roku. Zupełnie mnie nie zaangażował. W kinie na nim usypiałem. Byłem zupełnie niezaangażowany, co chwilę przeglądałem prawie telefon, licząc tylko czas do skończenia seansu, bo ten film był dla mnie zupełnie nijaki. Niby coś tam się działo przez pierwsze minuty, coś fajnego, ale nagle hej, Taylor Swift wbija i już jej nie ma, bo ją zabili. Pojawia się Rami Malek, ale potem jakby znika na chwilę, pojawia się na koniec. Pojawia się Robert De Niro na małe cameo, potem wraca na większą, dłuższą rolę. I kurczę, ten film zupełnie miał tak pociachany scenariusz, który jakby przeskakiwał pomiędzy tymi liniami czasowymi, momentami do tej przeszłości, no bo Christian Bale, postacie Christiana Bale'a i Johna Davida Washingtona to jakby znają się z czasów wojny jeszcze. Pierwszej wojny światowej razem służyli, więc jakby mamy tu nakreśloną ich historię i historię Margot Robbie, ale zupełnie nie jest to w jakiś sposób dla mnie angażujące ani ciekawe, więc ten film jakby dla mnie jest takim przykładem filmu, który ma dużą obsadę, ma jakby w miarę dobrego reżysera, no bo David O. Russell nie jest aż takim tragicznym reżyserem dla mnie. Tam oglądałem dwa, może trzy jego filmy, które wspominam ok, ale to jest właśnie ten przykład, gdzie masz wszystko, powiedzmy, na tym dobrym top poziomie nawet, a to zupełnie nie wypala, bo jest mocno przekombinowane. Ten film to w zasadzie dwa filmy połączone ze sobą w bardzo pretekstowy sposób, bo tak jak powiedziałeś, no powiem wprost, scenariusz tego filmu to jest niebywały pierdolnik. Tam się po prostu wszystko jest wymieszane jak groch z kapustą. I te liczne retrospekcje, przeskakiwanie po timeline'ie, to jest po prostu bardzo męczące. Zastanawiałem się nad tym, czy gdyby ten scenariusz wyprostować, czyli ułożyć, wiesz, chronologicznie wydarzenia, czy nie byłby ciekawszy. Ale z drugiej strony chyba nie. Chyba nie, bo był od początku do końca nieangażujący. A ty jak sądzisz? Ja uważam, że gdyby to użyć chronologicznie, to byłoby jeszcze bardziej niezrozumiałe niż jest w tym momencie, bo mielibyśmy ich historię, nagle byśmy przeskoczyli do czasów, gdzie o, jestem lekarzem, ale jak zdobyłem licencję medyczną i kurczę, to byłoby jeszcze większe, że tak to ujmę, nie, że mniejsze zaangażowanie twórców, ale sprawiłoby, że widownia byłaby jeszcze mniej zaangażowana niż była, no bo popatrz sobie, że tak naprawdę historia skupia się głównie na tych czasach współczesnych i no niby masz tam jakieś przebłyski, że ta przeszłość jest jakaś ważna u nich, że jakoś nakreśla ich relacje, że, no, że ma wpływ na to, co wydarzy się pod koniec filmu, ale jakby nie jest to w jakiś żaden sposób, przynajmniej dla mnie jako dla widza, nie było to dla mnie ważne, ani nie czekałem na rozwinięcie tych wątków, po prostu było to tak źle prowadzone, bardzo ciężko nawet, tak monotonnie wręcz, że po prostu się zniechęciłem, no jak już ci wspominałem i wspominałem też wam wcześniej, widzowie, że no po prostu już siedziałem na telefonie, odliczałem czas do końca seansu, no bo dawno nie widziałem tak tragicznego filmu i będę to powtarzał na każdym możliwym etapie tej dyskusji, gdzie tylko będę miał okazję, ale oczywiście też nie przesadnie, ale no było ciężko. Wydaje mi się, że cały pomysł na ten film to było wrzucenie Taylor Swift do pod koła auta czy tam ciężarówki, żeby wzbudzić szok. I ten szok jakby nas miał jakby zaangażować, przez co mieliśmy oglądać ten drugi akt filmu, który był, wiesz, kiedyś to było, my się znaliśmy z wojny i jaka jest między nami relacja, a potem dołącza Margot Robbie i przez 2/3 filmu, niezależnie od tego, jak tragicznie oceniam ten scenariusz, ale
według mnie jego tematem tego filmu przez 2/3 jego trwania to był właśnie ten trójkąt miłosno-przyjacielski, tak? No bo ostatecznie Margot Robbie jest w związku z Johnem Washingtonem, a Christian Bale to jest taki ich najlepszy przyjaciel. I to jeszcze dla mnie było troszkę angażujące, no bo widzisz tych aktorów, tą pocieszną buzię Christiana Bale'a, który się śmieje, jeszcze jest taki, wiesz, poharatany po wojnie. Johna Washingtona to ja niespecjalnie lubię, ale no Margot Robbie to, no, że tak powiem, no kradnie moje serduszko za każdym razem, kiedy ją widzę. I no, ciężko mi było nie dać pewnego kredytu zaufania, czego, tak wiesz, chociażby wytężyć mózg, skupić się i jakby dać temu szansę. Gdyby to byli inni aktorzy, to już bym to dawno olał. A że to był Christian Bale i Margot Robbie, to po prostu starałem się ogarnąć, o co tutaj chodzi. To nie jest on jakiś film, który pokazywałby nam jakąś namiętność, jakąś intymność pomiędzy tymi ludźmi, tylko to jest bardziej zabawa. Jest wojna, my uciekamy przed nią do Amsterdamu i się tak bardziej bawimy w film typu Marzyciele, niż w jakiś poważny związek tworzymy. I do tej pory jeszcze to było jakoś dla mnie... Śledziłem to. I w pewnym momencie wjeżdża Robert De Niro i ten film zupełnie zmienia tematykę na bicie nazistów. I tak siedzę na tym trzecim akcją, mówię, co? O co tutaj chodzi w ogóle? Wjeżdża Robert De Niro, tam jakaś polityka zaczyna się dziać. Dlatego ja mam gigantyczny problem z tym scenariuszem, bo ja lubię tych aktorów. Oni nawet w swoich rolach, te, które im przygotował Russell do zagrania, oni nawet wypadają dobrze, czasami bardzo dobrze. To jak się Anya Taylor-Joy kłóci z Margot Robbie, no jest przeurocze i chciałem tego oglądać więcej, ale... No, ale jeżeli połączysz te wszystkie klocki, to nie ma żadnego sensu. No to prawda, no to jest bardzo klejone, takie tak klejone na ślinę, że tak to ujmę. Masz tu te wszystkie wątki, masz wprowadzanie nowych postaci, masz wyciąganie niektórych postaci właśnie z przeszłości, tak jak De Niro, który był generałem, że tak to ujmę, w czasach wojskowości Christiana Bale'a i Washingtona. Jakieś wpasowanie go do tej historii, ale no masz nagle też tego Ramiego Maleka, wcześniej wspomnianego przez nas, gdzie on nagle się pojawia w momencie, kiedy oni przychodzą do Anya Taylor-Joy, do Margot Robbie i pojawia się tak znikąd. Nagle okazuje się, że to właściciel tego mieszkania, tego domu, w którym są, i niby ci Russell go tak pisze, że to jest jednak spoko chłop, ma czasem takie odpały, jak to typowy pan domu, ale on na pewno jest normalny. Czego on tak chciał to napisać, ale tego nie czuć. Od razu już wiesz, że to jest chłopem jest nie tak, że będzie to bardzo, bardzo widoczne, zwłaszcza w finale, jak wszystko się wyjaśni, o czym są, kim są te postacie i jakie są ich cele. Ale no, kurczę, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie oglądając ten film, ale jakby zmienić aktorów tutaj na takich, no, bardziej utalentowanych, ale mniej znanych. I na przykład obsadzenie jakiegoś zupełnie innego scenarzysty. Już żeby ten raz nawet został na tym stołku reżyserskim, ale zupełnie inny scenariusz, ale dalej zachowany jakby w tych czasach i z podobną fabułą, to ten film byłby o wiele lepszy, według mnie. Ja się z tym nie zgodzę. Wydaje mi się, że gdyby ci aktorzy byli półkę, to byliby aktorzy z półki niżej, to ten film byłby nieoglądalny. Dlatego, że mamy tutaj wybitnych aktorów, których już znamy z poprzednich produkcji, to im dajemy ten kredyt zaufania, że no, film z Christianem Bale'em no nie może być taki tragiczny. Dopiero na napisach końcowych okazuje się, no jednak jest kiepski. Ale dajemy ten kredyt zaufania. A gdyby zamiast, nie wiem, Christiana Bale'a był jakiś aktor typu, oj, żeby kogoś teraz nie wrzucić pod autobus jak Taylor Swift. Jakiś taki średni aktor. No nie wiem, no powiedzmy Mike Myers, który był też w tym filmie, tak, Mike Myers. Gdyby na przykład miał pierwszoplanową rolę. No to ten film byłby dla mnie w ogóle nieangażujący. Dla mnie mocną stroną tego filmu i w zasadzie jedyną mocną stroną jest ta realizacja. I jeżeli chodzi o aktorstwo, no to naprawdę ja się nie będę się ich czepiał. No dali z tego to, co mieli przygotowane scenariuszu, to dali z siebie maksa. Natomiast chciałem z tobą porozmawiać, czy dostrzegłeś jakby wysoką jakość realizacji, bo mimo tego, że ten film był
tragiczny scenariuszowo, to jednak za zdjęcie odpowiadał Emanuel Lubecki, który no, jest wirtuozem, jeżeli chodzi o tworzenie zdjęć do filmów. I to wszystko też było określone bardzo ciekawą muzyką i te wnętrza, kostiumy, charakteryzacja, no nie mogę powiedzieć, że to było złe. I tak siedziałem nad tym filmie i mówię, kurczę, ale to jest ładny film, ładny w sensie jakości wykonania, ale kurde, to co się tam dzieje, czy się nie dzieje, to jest albo nuda, albo totalny jakiś bajzel, niezrozumienie. Nie no, wizualnie oczywiście ten film był dobry. Dobry, bo jakby ta cała fabuła i te inne aspekty bardzo przysłoniły to, jak ta, jak wizualnie ten film wyglądał i no nie zwracałem na to aż takiej uwagi, ale no z tego co przynajmniej już pamiętam, bo niby byłem 2 dni temu na tym filmie, a no już mało co pamiętam z niego, tak naprawdę tak bardzo mało angażujący był, ale no realizacyjnie był minimum dobry, więc to już jest coś jakby za co można pochwalić przynajmniej, no bo tak jak już powiedziałeś, kostiumy, zdjęcia, no otoczenie, to wszystko jakby odwzorowywało te czasy, w których działa się akcja, były no oczywiście były fajne kostiumy, które nadawały bądź co bądź ton fabuły, więc no miałeś też tego Michaela Shannona, który był taki niby koszuli czy spodniach, wszyscy myśleli, że to jakiś taki chłop normalny, a okazało się z tym podpisem, że był tam z amerykańskiego rządu, więc to jakby też trochę pokazywało, jak Russell mimo cienkiej fabuły to jednak umie jakoś nakreślić to otoczenie, jak ono ma wyglądać, jak ono jakby przede wszystkim ma mieć wpływ na bohaterów w jakiś sposób, na fabułę i ma jakby no ma mieć na celu zaangażowanie widza, ale no wiemy jak to jest. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał film Amsterdam, chyba że wam się nie podobał, to też to dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytamy, czy macie podobne zdanie na temat tego filmu co my. I cóż, dziękuję ci Wiktor za dyskusję, polecam wam wszystkim media społecznościowe Wiktora, wszystkie linki macie w opisie. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Będą się na tym kanale pojawiać regularnie popkulturowe materiały. Nie obiecuję, że zawsze to będą materiały o filmach dobrych, tak jak dzisiaj uznaliśmy, że no ten film jest kiepski, ale myślę, że za sprawą tego, że jest w nim taka gwiazdorska obsada i mówiło się o nim dosyć dużo przed jego premierą, to warto było sobie to skomentować i ewentualnie ostrzec was wcześniej, że wybieracie się na ten film na własne ryzyko i że to może być film, który nie dostarczy wam sporo rozrywki. Dzięki, Wiktor. Dzięki również, dzięki za zaproszenie, do usłyszenia, hej. A my słyszymy się i widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.